sztuki walki czy sporty walki w samoobronie, nie rozróżniam tego tutaj. Wszystko, co możecie trenować i z myślą o użyciu tego. Co bierzemy teraz na warsztat? Był boks, to teraz polecimy kawałeczek dalej. Dołożymy sobie nóżki i tutaj weźmiemy co? Kickboxing. Więc tak, wszystko to samo, co w boksie się aplikuje. Oczywiście same ręce będą na nieznacznie gorszym poziomie, no bo trzeba jeszcze tutaj trenować nogi. Natomiast wyczuwanie dystansu, efektywna naprawdę, realna praca tymi rękami, uderzenia, bloki, zasłony i tak dalej, i tak dalej. Nogi, inne trzymanie dystansu, to już się przyda przy występujących narzędziach. Żeby ten dystans trzymać większy, jesteśmy nauczeni trzymać większy dystans. Ta noga, jeśli mamy całkiem nieźle opanowane, bo to też nie jest tak, jak mówią mistrzowie Krav Magi, galaktyki i okolic, że no biegnie na ciebie gość, to tam front kickiem go stopujesz. Nie, jak nie musisz tego kopnąć, to się wywrócisz. Miał być coś innego na wy, no ale zostało wywrócisz. To się wywrócisz, bo się od niego odbijesz, a jak patrzę na większość, kurde, geniuszy samoobrony, to kopią to kompletnie źle i robią krzywdę podopiecznym, ucząc im takiego badziewia, bo to nie zadziała. Pamiętamy, z samoobroną są dwa problemy. Jeden to, że nie działa, a drugi to, że działa. Odsyłam do odpowiedniego nagrania w tym temacie. Więc to zdecydowanie na plus. Na minus znowu nie mamy klinczu, dziś tego zwarcia, jak już mówiłem, jeśli nie obserwujemy otoczenia, nie poznajemy tego, o czym ja mówię na moich szkoleniach, o tych taktykach przestępczych, procedurach bezpieczeństwa i tak dalej, to aplikuje się do nas statystyka, że 80% napaści to jest atak na dystansie metra i mniej, więc nasz napastnik w 200-250 milisekund może nas nawet znokautować w pierwszym ruchu, więc jest niefajnie i wtedy cały nasz kickboxing plump, leci w kibel. Zresztą jak cokolwiek innego, co byśmy mieli ewentualnie trenować. Więc tu też zdecydowanie uderzenia przede wszystkim w brzuch, w głowę, no, należałoby przytrzymać tam od tyłu, czy złapać za szmaty i uderzyć, żeby się nie przewrócił, nie uderzył głową o beton, bo to może iść tam w dwie strony, sprawa może się przedłużać, a można podejść do tematu taktycznie, wyeliminować problem, żeby potem o nim w ogóle nie dyskutować, a porządny, solidny strzał gdzieś na wątrobę, na spod słoneczny jest w stanie wyeliminować naprawdę każdego, a większość ludzi ma te brzuchy naprawdę miękkie i tam naprawdę nie trzeba jakoś tam się nawet przykładać, tak, żeby takiego półsoczystego jakiegoś tam haczka ułożyć, czy z pochylenia jakiegoś prostego na Tysona, żeby kogoś zdemotywować, pozbawić chęci do konfrontacji dalszej. Także to zdecydowanie, no i grappling oczywiście się przydaje, jeśli miałyby wystąpić jakieś narzędzia w starciu, tak? Ten sam problem w boksie, ten sam problem tutaj. Także tutaj zdecydowanie by się umiejętności jakieś grapplingowe przydały. Kochani, to tyle kickboxing w samoobronie. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.